Cześć wszystkim! Super, że jesteście na kanale Poziomka. To ja, Lodziarz z Playdotown. Wiecie co? Dzisiaj jest mega fajny dzień u nas, bo dzisiaj odwiedzili nas superbohaterowie. Macie jakiegoś swojego ulubionego superbohatera? Bo jeśli tak, no to wiecie, odezwijcie się na dole w komentarzu. Napiszcie mi, jaki to superbohater. A może dzisiaj właśnie któregoś z tych spotkacie w tym odcinku. Się chyba wstydzą. Chyba są nieśmiali. W ogóle nie wiem, o co chodzi, ale się pochowali w pudełkach od ciastoliny Play-Doh, która stoi tutaj ze mną, za plecami. Zobaczcie, 5 pudełek. To oznacza 5 super bohaterów. W takim razie zacznijmy zabawę. Coś mi się wydaje, że chyba mi nie wierzycie, że tutaj są ci super bohaterowie poukrywani w środku. Więc szybko otwórzmy pierwsze pudełko. Może najpierw pudełko w kolorze zielonym. Tam naprawdę ktoś jest. Uwaga! 3, 4. Mamy pudełeczko. A w środku napis Marvel, co oznacza, że będzie tutaj prawdziwy superbohater. To akurat są, wiecie co, superbohaterowie albo przeciwnicy Spidermana. Więc zobaczmy. Może akurat Spider-Man nam się trafi. Wszystko zamknięte jest w takiej czerwonej beczułce. Kto to będzie? To na pewno będzie jakaś ogromna figurka. Ciekawe, czego poznamy. O, ale straszna twarz, zobaczcie tylko na to. To jest chyba ktoś zły. Może jakiś goblin, wiecie? Tam chyba był w Spider-Manie taki, który latał na deskorolce, ale czy to jest on, to ja nie jestem pewna. Na pewno bardzo się rozciąga, bo wszystkie tutaj te figurki to są takie squishy do zgniatania. Twarz wygląda przerażająco, ma żółte oczy, ale możemy ją zgniatać. Takiej figurki, kochani, to ja nawet sama się tutaj nie spodziewałam. Od razu ją tutaj odłożę. No i zostały jeszcze 4. To może teraz ten kolor czerwony. Mamy tutaj 2 takie pudełeczka. Znowu jest czerwone pudełko. O, tym razem zobaczcie, również jest to Marvel, ale są to Avengersi. Czyli nie tylko Spider-Man. Chociaż Spider-Man już przecież dołączył do Avengersów. No i mamy nasze pudełeczko, zobaczmy. Od razu, tego superbohatera poznałam. Czerwony strój, taka czerwona zbroja, żółta maska, to oczywiście jest Iron Man. Ale on się też fajnie rozciąga, zobaczcie, jak śmiesznie to wygląda. Możemy go zgniatać. No, jestem ciekawa, czy ktoś z Was bardzo lubi Ironmana, bo akurat na tę figurkę teraz trafiliśmy. No to zajrzyjmy teraz do kolejnych 3 pudełeczek. Może teraz może to białe niech będzie. Zobaczmy, kto tutaj. Takie same czerwone pudełko. I mamy Avengersów. No dobra, żeby tylko powtórka nie była. Kolejni super bohaterowie. I uwaga. Wow! Ale super! To jest, słuchajcie, Thor! Ale ekstra wygląda! Wow, tutaj jest jego młot. Oczywiście ma na głowie hełm jakiś. Ma tutaj te swoje takie skrzydełka. Z tyłu czerwoną pelerynę. Już nawet z tyłu można było go bez problemu rozpoznać, ale super! No i test rozciągania. Zobaczcie, jak można mu twarz rozciągnąć fajnie. Nie no, ekstra, słuchajcie, mega.
mamy naszą trójkę z Marvela, to teraz może znowu sięgnijmy po czerwone pudełeczko z czerwoną ciastoliną i z czerwoną tubką. I tym razem nie są to Avengersi, tylko mamy, słuchajcie, Spidermana znowu. Ciekawe, kto tym razem będzie. Wow, słuchajcie, coś czarnego. Czyżby to był Venom? Słuchajcie, nie wiem, tutaj gdzieś na tym opakowaniu już je podarłam. Były takie buźki, a nie, chyba Venom to jest ten, wiecie? Ale to również jest jakaś postać Spidermana, jakieś jego może wcielenie. Tutaj mamy z tyłu pająka narysowanego, a figurka jest cała czarna. I tak jak wszystkie poprzednie, zobaczcie, bez problemu się rozciąga. Nie ma na co czekać, tylko sięgnijmy po ostatnie pudełeczko z niebieską ciastoliną. I znowu mamy, słuchajcie, naszą tubkę i znowu jest to Spider-Man. No, myślałam, że będą Avengersi, szkoda. No to słuchajcie, otwieramy, tutaj mi się troszeczkę zerwało. Słuchajcie, żeby to był Spider-Man. Słuchajcie, Spider. Jest czerwone. I to nie jest chyba Spider-Man, ten taki prawdziwy. To jest chyba jakieś, znowu jakieś inne jego wcielenie. W każdym bądź razie czerwona figurka z żółtymi oczami. Bardzo podobna do tej poprzedniej, widzicie? Tutaj z tyłu był taki pająk, natomiast tutaj mamy jakiś taki czerwony znaczek. Ja akurat na Spider-Manie aż tak dobrze się nie znam, ale jeżeli Wy wiecie, kto to, no to napiszcie mi na dole w komentarzu. Nie kłamałem, mówiłem, że dzisiaj w Play Doh Town pojawią się super bohaterowie. Moim ulubionym jest chyba Iron Man, wiecie? Więc ta figurka Iron Mana podoba mi się najbardziej. Chociaż Thor, zobaczcie, władca Asgardu, syn Odyna, również wygląda ekstra. Najważniejsze jest to, że możemy te figurki zgniatać i rozciągać. To są tak naprawdę takie squishy, idealne do zabawy, gniotki. Zobaczcie, jakie fajne bąbelki się tutaj robią, gdy mocno zgnieciemy nasze figurki. Tam chyba w środku jest, wiecie co, jakiś płyn. Widzicie? Wow, jaki bąbel tutaj. Oko Thora. I jeszcze sprawdźmy to. Tutaj również. Tak więc mamy naszą gromadkę superbohaterów, Avengersów. A jeśli chodzi o te zabawki, to z tej serii mam jeszcze kucyki pony. Są jeszcze bohaterowie DC, czyli Batman, Kobieta Kot i Joker. Tutaj jest Psi Patrol. I jeszcze jedno z DC. Drodzy, spodobał Wam się ten odcinek i spotkanie z super bohaterami na kanale Poziomka? Mam nadzieję, że każdy z Was mi napisał na dole, czy ma jakiegoś swojego ulubionego super bohatera,
Może właśnie jest to Spider-Man, Thor, a może Iron Man. Koniecznie wpadnijcie na mój drugi kanał, czyli Bajkowo TV. Zostawcie kciuki do góry, no i do zobaczenia następnym razem. Pamiętajcie, że na tym kanale codziennie pojawiają się nowe odcinki. Pa, pa!